Jak słuchać, aby wreszcie być wysłuchanym? To, co teraz poznamy, jest wiedzą na świecie, w świecie konkurencyjnym doskonale znaną. W Europie niestety nie. Tego żeśmy się w szkole nie uczyli. 5 poziomów słuchania. Niesamowite narzędzie, dzięki któremu będziesz komunikować się lepiej, będziesz odbierany lepiej, odbierana lepiej. Będzie nas otoczenie lubić zdecydowanie bardziej. Pierwszy poziom słuchania, najniższy, jest to ignorowanie. Drugi, konkurowanie. Trzeci, doradzanie, pouczanie. Czwarty, słuchanie faktów. Piąty, słuchanie emocji. Kolorem czerwonym na najniższym poziomie ignorowanie. Ktoś mówi przy stole, a druga osoba w tym momencie się rozgląda, a w połowie kawału albo opowieści mówi: możesz mi podać sól? Kiedy ktoś kończy opowiadanie kawału, zamiast się zaśmiać, zaakceptować ten kawał, dać komuś tę satysfakcję, ta osoba mówi: słuchajcie, to o której jutro się spotykamy? Tak jakby ta osoba co? Ignorowała tą drugą osobę. Ignorowanie może być nieświadome, bo nie szanujemy tej osoby i po prostu nie słuchamy jej, nie lubimy jej słuchać. Tak? Nie traktujemy jej poważnie, odpowiednio z szacunkiem. Albo ignorowanie jest intencjonalne, że ja specjalnie kogoś ignoruję, po prostu pokazuję swoją dezaprobatę, to, że tę osobę ignoruję. To jest najniższy poziom słuchania. Drugi poziom słuchania. Siedzą trzy matki, jedna mówi przy kawie, jedna mówi: wiecie co, moja Hasia malowała wczoraj przez 3 godziny piękne motyle. Namalowała 4 kolorowe motyle, każde inne. No niesamowite. Na to druga mama mówi tak: a mój Juzuś to wczoraj przez 3,5 godziny tańczył przed lustrem. No 4-letnie dziecko i tak tańczy. A na to co mówi trzecia mama? A moja Justysia, i tu wymienia, co ta Justysia robiła. Co to jest? Matki przy kawie nie słuchają siebie. Brzydko się mówi, mają się w nosie nawzajem. Każda się popisuje, każda konkuruje. To tak jak ktoś powie przy stole na przykład rodzinnym: a spędziłem przepiękny weekend. Teraz ktoś, kto słucha na poziomie konkurowania, co powie: a ja też spędziłem przepiękny weekend. Trzeci poziom słuchania. Też czerwonym kolorem, też niepożądany. Przychodzi córka do domu i mówi: mamo, tato, poznałam niesamowitą koleżankę, jeździ konno, słuchaj, bierze udział w zawodach, ja też chcę jeździć konno, tak? I zapiszę się na kurs, też chcę brać udział w zawodach. Na to rodzic mówi do 13-letniej córki: no Basiu, no wspaniale, wiem, że ci się to podoba, ale... I zaczyna się pouczanie. Ale wiesz o tym, że przecież grasz na pianinie i będziesz niedługo miała sprawdzian. Oprócz tego jesteś zaangażowana w harcerstwo, a poza tym wiesz, że masz troszkę kłopoty zdrowotne, po to chodzisz na basen ze względu na kręgosłup, więc ta jazda konna nie jest zbyt dobra dla ciebie. Co w tym momencie się dzieje z tym dzieckiem 13-letnim? Po prostu jest oburzone, bardzo często się to kończy awanturą, to dziecko zaczyna płakać i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo ktoś poucza. Uwaga! Jak możemy reagować w tej sytuacji? No, to podpowiadam tylko, bo to nie należy do poziomu słuchania. Przecież matka mogłaby, ojciec mogliby powiedzieć do córki: o tak, opowiedz mi córeczko coś na ten temat, co ci się tak podoba? Ale pouczanie jest tym trzecim poziomem słuchania, które niezwykle dołuje drugą osobę. W otoczeniu zastanówcie się, czy macie taką osobę, że jak wy powiecie, że jest ładna pogoda, to ta osoba powie: no, ale mogłaby być lepsza. A gdybyście powiedzieli: ta pogoda mogłaby być lepsza, to ta osoba powie: dlaczego? Przecież nie jest tak brzydko. Takich osób jest wokół nas sporo. Takich osób, że cokolwiek powiecie, to ona musi skomentować, tak? Ja kiedyś wychodzę ze Stadionu Narodowego z wielkiego meczu i mówi: popatrz! I tak mówię, ale tego luda wali, nie? Tak mówię, na zasadzie strasznie dużo ludzi, że tak to wszystko fajnie wygląda. A ta osoba mówi: no wiesz, no mecz był. A myśmy na tym meczu byli. Eurek, musiała ta osoba to skomentować. Czwarty poziom słuchania. Ktoś mówi: byłem na wspaniałych wakacjach. Słuchanie faktów, czyli: o, tak? A gdzie byłeś? A co ci się tam podobało? To powiedz mi. A warto tam pojechać? A z czego to wynika? Co cię najbardziej cieszyło? Słuchanie faktów. To tak samo jak z tą córką o tej jeździe konnej. Zadaj jej pytania, co się jej podoba i tak dalej, i tak dalej. Czwarty poziom słuchania to już jest poziom słuchania kolorem zielonym, bo tam chcemy być.
ale teraz mamy jeszcze wyższy poziom słuchania. Poziom, który nazywamy słuchaniem emocji. Uwaga! Ktoś przychodzi i mówi, po 3 latach współpracy z nami mówi, to wszystko jest do kitu, te 3 lata to jest bez sensu, na niczym się nie znacie, ja tu się wykańczam, to ta cała moja inwestycja nie ma sensu. A 3 lata z tą osobą pracujesz, a ta osoba pewnego dnia przychodzi z takim podejściem. O co zapytamy? Zapytamy, no słuchaj, albo powiemy, zareagujemy, słuchaj, co ty głupoty opowiadasz, no przecież to nie ma sensu, przez 3 lata tu pracowałeś, to ty jesteś idiotą, że oceniasz po 3 latach w ten sposób, co po 1 roku się nie zorientowałeś, to wszystko nie ma sensu, bo wiemy o tym, że po prostu trzeba zadać takie pytanie. Paweł, powiedz, co się wydarzyło, z czego wynika, że tak mówisz, bo nawet nie powinniśmy tych słów traktować merytorycznie w sposób zasadniczy, fundamentalny, tylko chcemy odkryć, co się po drugiej stronie dzieje. To tak jak córka przychodzi i mówi, wiecie co, nie chcę jechać na te wakacje, one będą nudne. I wtedy zadajemy sobie pytanie, z czego wynika, że ona nie chce jechać? Jak? Przecież to są piękne wakacje zorganizowane i tak dalej. No i zaczynamy z nią rozmawiać i dopiero po pewnym czasie się okazuje, że tam jedzie koleżanka, której ona nie lubi i ona czyni jej złośliwości. Słuchanie emocji. A więc najniższy poziom ignorowanie. Następnie konkurowanie. Następnie doradzanie, pouczanie. Po angielsku się nazywa patronizing. I 4. poziom już zielonym kolorem to jest słuchanie faktów. Najwyższy słuchanie emocji. Wsłuchiwanie się w osobę, a nie słowa. Podziel się tymi informacjami z innymi. W miejscu pracy namów innych, żeby obejrzeli ten film. Komunikacja będzie lepsza. Podziel się, bo świeca, od której odpalana jest następna, niczego nie traci, nawet jeżeli gaśnie. Daj mi lajka, jak ci się podoba to, co teraz usłyszałeś, usłyszałaś, zobaczyłeś, zobaczyła. Na ekranie masz dodatkowe materiały, które będą rozwijać ten temat lub pokrewny. Pod tekstem także macie link do możliwości ściągnięcia właśnie bezpłatnych materiałów. Po tej stronie jest możliwość subskrybowania. Uwaga, naciśnij dzwoneczek, będziesz dostawać powiadomienie za każdym razem, jak się film mniej więcej co tydzień się pojawi. Po tej stronie są inne filmy w tematyce. A póki co słuchajmy siebie na 4., 5. poziomie. Krzysztof Sarnycki, Quest Change Managers.